Witam wszystkich kolejnego dnia. Wracamy do budowy pieca po kilku dniach. I teraz małe podsumowanie, co udało mi się zrobić. Mam nadzieję, że coś widzicie. Przez chwilę się rozjaśnia, ale znów się przyciemnia. Nie wiem. W każdym razie mam nadzieję, że widzicie, co tutaj jest mniej więcej po trochę zrobione. To są drzwiczki popielnikowe. Mamy podstawę zrobioną pod drzwiczki paleniskowe. Mamy zrobioną płytę paleniska. To jest już płyta paleniska i na tym będzie już murowane będą tylko ściaki paleniska. Plus oczywiście tutaj dopalacz. Dopalacz to mam nadzieję, że osoby zorientowane w temacie to wiedzą, co to jest dopalacz. A osoby jeszcze niezorientowane to w trakcie budowy będę tłumaczyć, co to jest. Dzisiaj jest ambitny plan. Wymurowania jak najwyżej się tylko da tych dwóch ścianek. Ile mi tylko cegieł wystarczy. Ja już jestem właściwie przygotowana. Mam już zaprawę zrobioną. Czeka woda na namoczanie cegieł. Także usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. Pa 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 p
Co tam, rybciu? No co się dzieje? Co tu się dzieje? O Jezu, to ja poczekam może. Może mi ktoś przytuli. Kochano, dziuku wierno, kochano. Tak? Sobie tak tutaj posiedzę i może ktoś mi zauważy. Ty? Thank you.
Widzicie? Agata się drapie po głowie. To znaczy, że w tej chwili doszło do bardzo skomplikowanych wyliczeń matematyczno-geometrycznych. I tutaj dzięki temu powstaje specjalny wzór, który trzeba tak precyzyjnie dopracować pod każdym względem, że po prostu nawet komar nogi nie wciśnie. No, dokładnie. To jest nadproża, to są trudne. No piece. I tu takiego romba przed chwilą wycięliśmy. Takiego latawca takiego. No i teraz trzeba resztę dopasować do niego, także będzie... O, idziemy ciąć na maszynę teraz. Może się uda. A kto tu się tak wypina? Kto wypina tego wina? A to wiesz, że to wtedy się trzeba klapsa dać? Nie. Czekaj, zapalimy światełko. I opowiadaj, co ty tutaj majstrujesz. Tutaj było dużo ćwiczeń w tej chwili. Dużo przymierzania, ustawiania. No dobra, ale zacznijmy od tego, co już zrobiłaś, bo... A w ogóle taki patent zrobiłem, zobaczcie. Lampa tuba. Ostatnio się bardzo wiele osób nią zachwycało w komentarzach. I słusznie, powiem wam, bo absolutnie genialna jest. W tej chwili nie stoi. Nóżki zostały złożone. Ale zaczęła być za nisko. Za nisko i nie oświetlała. Więc co zrobiłem? Pach, pach. I proszę bardzo, lampa sobie wisi, podwieszona właśnie na tych, także jak ktoś się pytała po co to, a po cholerę to widzicie, do zawieszenia lampy. Lampa ma od góry rączkę, więc wystarczyło dorobić haczyk i ona sobie to w tej chwili wisi i oświetla bardzo dobrze wnętrze pieca. No i właśnie Agatka, co tu zrobiłaś ostatnimi czasy, bo widzimy, że ścianka jest bardzo wysoko wymurowana, jedna i druga. No to teraz to jest tylko murowa. Ostatnio to tylko nudne rzeczy były, bo murowanie tylko cały czas tylnej ścianki, murowanie aż... Aż ile się dało. Aż tyle, ile się da najwyżej. Niestety zaczęło, no już to był ten poziom maksymalny. Troszkę mało, no ale... I teraz, żeby ruszyć dalej, potrzebuję mieć wyznaczony ten narożnik. A czemu tutaj jest tak wycięte cegły? No tutaj to, jak zapewne dużo osób się domyśla, będą drzwiczki paleniskowe. Na tej wysokości mniej więcej, tak jak na skórze. Znaczy, że te? Spód, tak, te. Spód paleniska, to znaczy, że tu muszą być drzwiczki paleniskowe. I to jest wymierzone pod drzwiczki paleniskowe. Tutaj sobie dokładnie odmierzyłam, gdzie będą drzwiczki. Mhm. Koniec drzwiczek. I koniec wewnętrzny. No i tutaj są wycięte te cegły. Pamiętajcie, że musi być oczywiście odstęp od drzwiczek jakiś centymetr. Od cegieł, drzwiczek od cegieł. Ramy od cegieł, żeby tak. Cegły nie daj Boże nie naciskały na drzwiczki w żaden sposób. I to się wypełnia. To się wypełnia potem wełną tutaj. Ceramiczną. No i teraz niestety tak nam kiepsko wypadło, że wypadło nam na cegle, ćwiartce. No. To jest ćwiartka, to nie jest połówka. No nieco, 1/3. No i niestety gdyby wypadło na tej cegle, to nie byłoby tego problemu, ale wypadło nam na takiej i my stwierdziliśmy, że tutaj sobie zrobimy taką... Zabezpieczenie. Taką zszywkę, żeby nam ta cegła... Żebyście widzieli, jak to wygląda. Zszywka jest... W ten sposób zrobiono. Bo o co chodzi? Tutaj na tej cegle będzie położone już nadproże drzwiczek. A kto ci, Agatka, wymyślił te zszywki? Powiedz. Ja to wymyśliłam. Aha. Akurat to ja wymyślałam. Przecież powiedziałam ci, żeby zrobić takie zszywki. Ty wymyślałeś, żeby rozwalić to i włożyć pręty w środek. Pamiętasz? A zszywkę to ja akurat wymyśliłam. No dobrze, niech ci tak będzie. Bo tak było! Mam tutaj mieszane uczucia, ale... Tak było, dobrze, tak było. Przynajmniej przyzna, że ja zrobiłem, żeby były dobre. No Adaś zrobił. Ja wywierciłam dziury, a Adaś zrobił te... drut. No. No i na tej cegle będzie oparte nasze nadproże, które już czeka gotowe... Mogę pokazać? A gdzie jest ta jedna cegła właśnie? Zniknęła. Zaraz, chwila. Muszę ustawić, żeby było ładnie. A to ta która, ale jej nie będzie w paleńsku. Ona jest tylko tymczasowo, żeby nie było. To co widzicie, to jest nadproże nad drzwiczkami.
bo całe drzwiczki są w ten sposób i nad nimi jest nadproże, które Agatka sobie zaprojektowała, a ja powycinałam. Tak, Adam powycinał. No i teraz taka cegiełka idzie tutaj. O, ona idzie tak. Będzie oparta w ten sposób. Tylko teraz jeszcze musimy zrobić takie nacięcie tutaj. O, tutaj. Żeby się lekko zapadła. Żeby cegła się obniżyła i żeby nam zakryła... Może ja pokażę, bo tutaj nie widać za bardzo. Poczekaj. Nie widać za bardzo, na jakiej wysokości lądują nam drzwiczki. A lądują na takiej, nie? A, to jest to wymierzenie, które wcześniej było odrysowane. Chociaż zaczynam wątpić, czy to na pewno będzie na dwóch tych. No dobra, to za chwilę ustawisz tam. Czy... No to jest i o co chodzi do ustawienia. I teraz, jak wiemy, ta cegła jeszcze musi być na fudze. Wobec tego ona się podniesie i nie będzie nam zasłaniać... Drzwiczki nie będą zasłaniać jej dolnej krawędzi. Ta rama nie będzie zasłaniać... Tak, może... Przecież to się podniesie, Adam. Przed chwilą powiedziałam. No nie wiem, no może masz rację, że trzeba troszeczkę obniżyć tę cegłę. No i... Ja i teraz nad drzwiczkami musi być centymetr, żeby nie daj Boże nadprożenie leżało na ramię drzwiczek, bo inaczej całe tutaj nadproże popęka i to bardzo szybko. Wobec tego no, musimy wyciąć tutaj taki zygzaczek, żeby to opuściło się. Czyli właściwie jedyna powierzchnia, na której drzwiczki dotykają cegieł, to jest tutaj, ten front. Tylko front. Ale to musi, bo inaczej drzwiczki rama, się wypadną. Ta rama już nie będzie w żaden sposób. Nie. Okej. Okay. No i tutaj też trzeba wpasować cegłę. No ale to już mamy ją dociętą, tak? I tą cegłę dociąłem przed chwilą i... Pytanie, trzeba ją zmniejszyć. Nie, trzeba ją troszkę zmniejszyć, bo już widzę. Nie ma fugi, zobacz. Bo ona jest tutaj krzywa. No więc dobra. Trzeba to jednak delikatnie zmniejszyć jeszcze. Okej, okay, także jak no widzicie... tu jest dużo docinania, przy tym zawsze jest dużo zabawy. Długo to trwa. Efekt jest potem no... imponujący. Sami zresztą zobaczycie. No. Obserwujcie dalej, jak Agatka będzie murować.
tym miejscu zatrzymamy się na chwilkę. Zatrzymamy się oczywiście z murowaniem tych dwóch ścianek tylnych, ponieważ tutaj na tej ścianie bocznej, a raczej tak naprawdę to jest jedna z głównych ścian naszego pieca, no oczywiście główna to jest ta z drzwiczkami paleniskowymi, natomiast to jest ta boczna i ona będzie również bardzo, jak to powiedzieć, reprezentacyjna. Wobec tego ja sobie wymyśliłam, oczywiście, żebym miała trochę trudniej, wymyśliłam sobie, że na tym poziomie będzie coś szczególnego. Tutaj sobie zaznaczyłam już środek pieca. Widzicie? W tym miejscu będzie specjalnie przygotowany wzór przeze mnie z dekorem w środku, również z ceramiki. Ten dekor był specjalnie przeze mnie zakupiony w pracowni artystycznej, która takimi dekorami się zajmuje i nie tylko. Ten dekor wygląda tak. Coś takiego. No, moje serce to od razu skradło. Bardzo mi się takie rzeczy podobają. I teraz jak widzicie, to jest część tego wzoru, która będzie właśnie, o może tak Wam pokażę. O. To jest ten wzór, który właśnie będzie tutaj, w tym miejscu, na piecu. Tutaj oczywiście jeszcze brakuje czegoś. Brakuje takich uzupełnień. Tutaj te uzupełnienia będą z trójkącików, z cegieł. To wszystko oczywiście będzie wypełnione gliną. Wymurowane tak, jakby normalnie bym murowała ścianę. Wobec tego nie mogę ruszyć dalej z tą ścianką tutaj tylną bez tych bocznych elementów, które mi pozwolą pójść wyżej. Wobec tego najpierw muszę się zająć tym dekorem, wyciąć sobie tutaj te cegły pod skosem, bo niestety, ale one będą pod skosem. Zaczynamy od tego miejsca tutaj, tu będzie pod skosem, kolejna pod skosem. No tutaj będą się dziać cyrki, dużo się będzie tutaj dziać, dlatego muszę teraz to dokładnie przemyśleć. Powycinać sobie te cegły, powycinać te trójkąty, ułożyć wszystko tak, jak być powinno i dopiero mogę działać dalej. Dekor ceramiczny. Już Wam pokazuję, jak to wygląda bliska. Ma takie uskoki. Jest pięknie rzeźbione. Z tyłu ma taką ramę i ma dziurę pod zawieszkę, że można to zawiesić rzeczywiście. Można to zawiesić na ścianie. Ale można to też oczywiście wkomponować gdzieś w płytki, ewentualnie na ścianie. Też fajnie by to wyglądało bardzo. Jest szkliwione. Oczywiście ma szkliwo to białe. Taki wzór ma. Piękne. Dobra. A teraz biorę się za przycięcie tych elementów tutaj. No i wymierzanie dalej. Thank you.